Cześć, witajcie, ja jestem Riczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry The Walking Dead The Definitive Series na naszym kanale. Na samym początku kliknijcie ten oto guziczek, bo mi się on bardzo podoba, a mi tu komar kurde chodzi. No ja pierdzielę, ty gówniany komarze. Zdechłeś. Dobra, wracamy do gry. Ja tutaj mam jeszcze komar, mi się zdechł. No dobra. Dobra, ja już wróciłem, musiałem tylko komara zapierdzielić. If anything happens, I'm holding you responsible. Dwie rozmowy z Brody, ja jej nienawidzę. I know I asked you for help. You did. But shit. God. Nothing's easy. It was risky, but it was worth it. Like you said, we can't lose another kid. Yeah. Yeah, I did say that. Well, at least we're eating tonight. In the next few, I'd wager. I'll go talk to Brody. Thanks for the haul, Clem. You guys should go enjoy it. You've earned it. Don't sweat it, Clem. Ever since we lost Sophie and Minnie, Brody's been freaked out by anything that happens past the safe zone. She'll be alright eventually. Still, we should make sure this is a one-time thing. We can take Rosie out in the morning, see if she catches a scent. You know, just in case. I'm gonna go clean up. I think I'll go too. See you later. Na przykład ostatnio zrobiłem sobie kurczaczka w miodzie. Don't worry about Dobry them. Jest. They're just sad. W sosie miodowym. Sad? Why? My sisters died around this time last year. I think it's starting to get to people. Doesn't it get to you? Not really. Dying's not scary. I mean, mam równe 28, sad, 29 FPS. Właśnie scary. Being a walker is a lot worse than being dead. How do you know? Maybe being a walker is really nice. I doubt it. Me too. But it's not like you can go ask one. I try not to focus on them being gone. I like picturing where they'd be now. Instead, Sophie was awesome at making stuff. She'd build a place big enough for all of us to live. And paint it too. And Minnie'd be playing whatever new song she wrote. I guess that doesn't scare me because I know I have something waiting on the other side. Someplace safe and happy. Bad people don't wind up there. I don't know. They might let in AJ jest zbyt poważny tak w ogóle na swój wiek. Klem, wiecie, była po prostu dzieckiem. Doug był w wieku teraz jak jest AJ, co nie? Doug był w wieku wtedy, teraz jak jest teraz AJ, to Doug był w podobnym wieku, tak samo jak wtedy Klem. Klem po prostu lubiła się bawić, troszeczkę rozumiała, że jest apokalipsa i była raczej przerażona po prostu. Doug po prostu był zwykłym, normalnym dzieckiem, który cały czas się bawił. A AJ to jest takie jakby... sztucznie go tak jakby zrobili takiego, wiecie, jakby niby dorosły, tak sztucznie go podpompowali, jest taki bardziej irytujący w tej części. Bez niego dałbym sobie radę. Wiecie, jest taką bardziej postacią irytującą. The walkers who killed them. You want them there too? They weren't always walkers. Wherever this place is, everyone gets to be a person again. Sometimes I draw the walkers the way they probably looked. Sometimes I draw Minnie and Sophie the way they probably left them. But sometimes I draw this too. Can I be there? Sure. You want to be there too? Jak to kurde boli, przecież to tylko paznokieć mi pękł. I promise I'll draw you well. You just gotta hold still. Sure, why not? Oh, I almost forgot.
Ja szczerze nigdy nie potrafiłem rysować. Ja robiłem raczej bohomazy. It's yours. It's ours. Wiecie, nigdy it's nie potrafiłem rysować. Do dziś nie potrafię. You guys should get some sleep. Aren't you coming? To ja zrobię potyczaka jakiegoś. I want to finish this first. Good night. See you tomorrow. A jak patrzę na tą szkołę, to jest bardziej coś z takiego obozu. Grysik zwykle zawiesił łabę się, oczywiście. Okej, dobra, już nic nie mam do powiedzenia. Już się odwiesił łabę, jeszcze tylko się wczytaj. Proszę. Grzeczna gra, bardzo grzeczna gra. Kurde, pan znak, czy sobie rozmawiam. Time for bed, little guy. Can I stay up? Nope. Two more minutes. Tell you what, you lay down, and then we'll see. You full from dinner? Yeah, it was good. Yeah, it was. Zdążyli ją zabrać. I like it here. I got to kill fish. Violet looked like she was having a good time. It's nice, not driving everywhere or running away. But the ranch was nice too, before the blood. This isn't the ranch. Do you like it? I like it, now that I'm used to it. I do. I really do. It's good to feel safe somewhere. Clem. Yeah? You let that mean man go at the station. You let him take food from us. It wasn't right. I didn't like it. Don't be mad at me for saying that, though. You don't get to make that call, kiddo. When we're out there, I'm the one that does what? You make sure we're always safe. And you're the one that does what? Listens to you. Still, it made us seem soft. Still, no bites. So you're so tough, huh? Who's Mr. Softy now? Stop! That's what I thought. There, you gotta stay up 2 minutes more. Time for sleep. I'll lay down when you blow out the light. All right, give me a minute. Oh, w końcu. Udekoruj swój pokój. Tu będzie wyłączenie światełka. There. That's a good drawing. He's a good artist. Your picture is good too. Oh, I know. Właśnie, zobaczmy jak tam rysunek idzie. So cute. From Clem. Od AJ-a? Dla Clem. That's cool. I know, right? Like, really cool. Ty, ja wtedy tej czaszki nie powiesiłem, a ja miałem od samego początku gry. Ty, zauważyliście to? Ty. A, dobra, kliknąłem klawisz Windows. So used to lugging this everywhere. Never knowing when we'd find any supplies. I feel a lot lighter. Mamy na razie czaszkę. Wiem, że można gdzieś tutaj znaleźć jeszcze jedną czaszkę, taką tabliczkę do rysowania, grzybka, kwiatki, ten fajny kryształ, dzwoneczki w późniejszym etapie gry. Kurde, no. I'm not sleepy. Liar. Dobra, chodźmy spać. Go to sleep. Good night. Sleep tight. Don't let a walker bite.
And if they try, I never let them bite. Come on, play it right. One time, bang. Bang. Good work. To kiedyś robił AJ, jego ulubiona zabawa w klocki. Lego. No, ktoś się tam ładnie kłóci. What's that? Kłócą się. Ktoś się kłóci, a to na pewno nie jest Brody i Marlon, których można rozpoznać po głosie. W sumie ja to znam, ale nawet jak tak teraz się wsłuchuję, to bez problemu po głosie idzie to rozpoznać. Dobra. There's voices in the pipes. I think someone's in trouble. Is it us? Ja wiem, co nie zaznawiam, kto zmieszka się w ktoś tą czaszkę, a ja nigdy tam nie połosiłem, ja dopiero to zauważyłem. You got your gun. Uh-huh. I'll be right back. Stay safe. Not sleeping tonight. W ogóle co to za świeczka? Nie from. Zastanawiam się, jak taka świeczka się może wypalać, no nie wiem. Nie, na ogół świeczki to długo nie żyją. Wypalają się może w 2-3 godziny. Niektóre dłużej się palą. Nie wiem, największą świeczkę, jaką widziałem, która się najdłużej pali, to były takie jakby misy pełne wosku z knotami. Tamte misy się chyba wypalały jakoś nawet 2 czy 3 dni się paliły. A takie świeczki, wiecie, coś tego stylu, co trzyma klem, to w takiej plastikowej obudowie do zniczy, które się palą po 120 godzin, czy 240 widziałem. Takie... This lock's from both sides. Can't pick it. I have to find another way to the basement. A cellar door out in the yard. Dobra, ja się już osiągam, bo ja wiem, co to będzie. No i świeczka zgasła. W sumie zdziwienie, wiatr gigantyczny. Przynajmniej to przykro, jakby to drewno będzie mokre, to jak na przykład kolejnego dnia by się rozpaliło. Heavy. Ciężkie. Super grunt. Jesteś geniuszem. Cegła jest ciężka. I że oni są aż na tyle głusi, to mnie dziwi. Się było słychać, że to Marlon i Brody. Teraz bądź cicho, Clem, nawet nie oddychaj. Trochę jesteś zmęczony. Zmęczony, dobra. You know he's not alone. Those bastards are back, and it's only a matter of time before they find us. You know that shit!
there. Show yourself! Clem! What are you doing down here, in the dark? Brody and I were just talking. Go get some sleep. You deserve some shut-eye. It doesn't sound like that. Had a busy day. Didn't exactly sound like a polite conversation. What are you fighting about? It's really none of your business. Go back to the dorm. The man you met at the station, we got history. Brody! Don't listen to her, Clem. She's acting crazy. She gets this way sometimes. She's just gotta tune it out. Let her speak, asshole. Excuse me? I want to hear what she has to say. How do you know that guy? Marlin let him take the twins. Him and his people. Brody! 10 sisters. I thought they were killed by walkers. That's the story we told everyone. Shut up! Because Marlin was so ashamed of what... Walker brewiowy dorośnięty cholernie. Shit! What have you done? Ale od razu go nie zemdlała. Ma rozcięty łuk brwiowy, rozwalony. God damn it! Help! I told you not to say it! Get away from her. Come on, come on. I mean it, Marlin. Step back! Okay. Okay. Spierdulaj. Just stay with her. There's a first aid kit down here somewhere, right? First aid kit? Brody, it's me, Clem. Just stay still. Who? I can't see. Clementine, remember? We talked about driving through a city, looking up at all those huge buildings. Lights. Clem, you're in danger. You and AJ both. What danger? Marlin will kill me if I tell. He's scared. And when he's scared, he gets angry. Brody, if there's a threat to AJ, you have to tell me. Everything is so faint. I can't feel my legs. Please, try and focus. If those raiders come back... Może mówić, może ruszać głową, nic nie widzi. He'd let him take you. Nie może ruszać nogami, rękami. To make him go away. No, jakby powiedzieć... Like he did. Dać kontrolę, tak jakby. Like he did with 10 sisters. Na adwokata. Brody. I się wydosiła. Albo po prostu zdechła. Oh, fuck. Wszystko się wyłączyło. No. Oh, no. Oh, no. What the hell am I gonna do? She's gonna turn. Marlin! Marlin, I can't let you talk to the others. Damn it! Marlin! Wiesz, co mnie najbardziej się boję? Że to będzie jeszcze ciemniej niż zazwyczaj. Nawet tu już było ciemno. If I could find something really thin, I could force it in there and lift up the latch. Normalnie tutaj było ciemno. Find anything in this dark. A tu jest teraz jeszcze ciemniej. Niż zazwyczaj. Dobra, Brody już tu nie będzie. Eku, już ja mam gotowe ręce, na tym leżą, tak samo na spacji. Brody już się przemieniła. This will work. Brody nas tu zaatakuje. Czy... nie pamiętam dokładnie gdzie.
on. Spadła mi linijka. I teraz Brody. Udało się. Wyglądasz ładnie niż Carver. Tyle ci powiem. On tak miał pięknie rozwalony twarz. A my teraz idziemy do Marlona. Open. That's a lie! I saw you kill her! What the hell is going on? Look at her hands! She's covered in Brody's blood! Jesus Christ, Clem. What did you do? Talking about? He won't do it because he needs us alive. Shut up! Brody told me Marlon was gonna give me and AJ up to raiders in exchange for safety. The same way he gave up Sophie and Minnie. Raiders? Oh my god. Shut the fuck up, Clementine! Let her talk! Brody told me the truth, and that's when Marlon killed her! Oh, come the fuck on! They only met up with these raiders. Because Clem insisted they go out there! Quite the coincidence, isn't it? Shame, I don't believe in those. Think about how scared we all were when the adults left. I pulled us out of that fear. I gave us all courage again. Who are you all gonna believe, huh? Johnny come lately and her little fucking lunatic? Or me, your friend? She did help us get food. What good is food if a group of outsiders just gonna come along and take it? Lewis, don't let him do this! Oh no, I am not involved. What? I like you, Clem, but I... Not me. I'm sorry. You're, on your own. I'm sorry. You'd let him shoot me? Really? Just so you don't have to get involved! I thought you were more than that. Shit. Marlon, come on, man. Drop the gun. Lewis! She killed Brody! We can't let her walk away! Clem, I gotta trust Marlon. I gotta. I always have. Brody trusted him. And now she's dead. And he killed her! Take that back!
don't know what you're doing, man. Come on, dude, just drop the gun. This is how adults do things, not us. Stand down, Marlon. Be reasonable. You don't get it. You don't understand at all. Do you? Będę chciał zrobić jakoś tak, żeby AJ nie zastrzelił. I'm trying to protect you! All of you! Every fucking one of you! He's lying to you. He can't or won't protect you. Look what happened to Brody. To Sophie, Minerva. You suck at protection. Shut your fucking mouth! I made the right call. I saved the lives of everyone in this fucking school! They came back, I'd do it again! Excuse me? I didn't realize we were so fucking expendable! You told me they died! I had to save the rest of you, okay? You gave my sisters away! Why would you do something like that? I trusted you, Marlon. They trusted you. He was in a tight spot. He did the wrong thing, but he thought it was for the right reason. That doesn't mean he shouldn't have to pay for it. I wanted to get them. States, some kind of rescue. Honest, Ted, I just couldn't. I was too afraid. You killed Brody because she knew. I didn't mean to. I didn't want this. I wanted to save all of you, Sophie, Minerva! Kurde, ja muszę postępować według ich reguł, a ja bym go z chęcią zaatakował. A tak to AJ zrobi. To jest smutne! I'm done. Błagam, AJ, weź do niego, nie strzelaj, please. She kicked his ass. Get out. And don't come back. If you do, you're dead. You don't have to worry. I won't. Borgum, AJ. You win. I can't. Jak ty to AJ zrobiłeś? Co, powiesz, że masz zawsze całować w głowę? One for me. Powiedział to coś innego. No, gdybyś mu wcześniej powiedziałem, że ma zawsze całować w głowę i wtedy mówi co? Przycałowałem w głowę. A teraz powiedział, no co? W sumie nawet nie wiem, co powiedział tak do końca. Będę musiał sobie później sprawdzić, co on dokładnie powiedział. Po prostu sobie przypiszę w tłumacza, wejdę w film i przypiszę w tłumacza, bo nawet nie wiem. 56% zabiło Szwendaczy. Ja wtedy AJ'a po prostu poprosiłem, żeby przeszedł przez kratę. Tylko 47% poszło wtedy polować z Luisem i Jessem. My wtedy byliśmy znowu w mniejszości, czyli dwa wybory byliśmy w mniejszości, teraz byliśmy w większości. 71% powiedziało, żeby AJ spał na łóżku. My wtedy zrobiliśmy to samo, bo to jest różnica prawie zerowa. Tylko 22% pozwoliło AJ'owi odejść z jedzeniem po temu Ablowi. Tylko 39% poszło z... poprosiło Luisa o pomoc, reszta poprosiła Violet. Byliśmy tak. Większość, wtedy byliśmy tutaj mniejszość, tutaj byliśmy wtedy też większość. To jest jedyny wybór taki sam. Tutaj byliśmy w większości, jesteśmy w mniejszości. Czyli w sumie wszystko tak jak chciałem jest. Marlon dead. Violet. Already dead.
For one time, friends, I had a map. I even had a path. Lost. He beat her with a belt once, cause she cried. She told him to take care of me. She headed down to Tennessee. Na serio w tym epizodzie można było znaleźć 6 rzeczy. To czaszka. Nie wiem, gdzie ona była. Tak samo te kwiaty też nie wiem. Na serio nie wiem. Pewnie gdzieś w domku tym nad jeziorem. Serio, kurde, nie wiem, gdzie to mogło być. Mamy 6 rzeczy na epizod. Kurde, będę musiał później po prostu sobie wejść w YouTube'a i zobaczyć, gdzie takie rzeczy leżą i po prostu je pozbierać. Bo ja na razie zebrałem to, co wiem, gdzie jest. No dobrze, to by było na tyle w tym odcinku. Ja byłem Ryczko. Na razie, no i cześć, papa, widzimy się w kolejnym odcinku już z drugiego epizodu Save the Children. Pa, pa!